Ej, Amanda! Weno kopnij jakiegoś speca na robotę. Jest fajne zlecenie. Dzięki. Cześć wszystkim! Świąteczna czapoja na mojej głowie, ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym. Wczoraj obchodziliśmy Mikołajki, więc fajnie poczuć ducha świąt Bożego Narodzenia. W przyszłych materiałach będzie mi towarzyszyła ta czapeczka z wyjątkiem dwóch, ponieważ nakręcił mnie troszkę wcześniej, ale dobra, nie o tym dzisiaj mowa. Mamy dzisiaj 7 grudnia i w praktyce to oznacza, że trafił kolejny tom kolekcji Hasze do sprzedaży. Jest nim 35. album zatytułowany Legion Samobójców – Próba Ognia. Album, który zbiera nam pierwsze historie tej ekipy, które były wydane w 1987 roku w scenariuszu Johna Ostrandera. Album, który jest także spin-offem tego, co mogliśmy zobaczyć w 28. albumie Legendy, gdzie tam po raz pierwszy zadebiutowała ta formacja ekipy, walcząc siłami Darkseida. Komiks, który otwiera się historią zatytułowana Tajna geneza Legiona Samobójców i jest to historia pokazująca nam, że ta wiadoma ekipa przestępców działających na usługi rządu Ameryki miała swoje korzenie wiele lat wcześniej. I była to ekipa składająca się sił wojskowych pod dowództwem ojca Rick Flagga. Historia, ciekawostka zgłębiająca korzenie, wyładowana akcją, to na pewno, ale także poszerzająca rodzinne wątki Rick Flagga, które są bardzo istotne. Pamiętajmy, że Rick Flagg inspiruje się swoim ojcem pod kątem tego, co robi i w tej historii widzimy, co ten ojciec właśnie takiego robił, że jego dziecko było zainspirowane, aby podążyć tą samą ścieżką, opierając go za pewnego rodzaju inspirację, wzór do naśladowania, ideał. Kolejna historia, Próba krwi, jest to dwuczęściowa historia, w której Legion Samobójców mierzy się z dżihadem. Dżihad jest to grupka terrorystyczna super mocami, która działa na zlecenie pewnego kogoś, robiąc rababan na lotnisku. Incydent bardzo krwawy, brutalny, który miał wywołać polityczne, no, niesmaki. Udaje im się to osiągnąć, ale nim ta sprawa się bardziej rozdmucha, to Amanda Waller wysyła swoją ekipę, aby usprzątnęli dżihad w wiadomy sposób. Kulka w łeb i do widzenia. Historia, która już na tym momencie pokazuje, że nasza tytułowa ekipa to nie są przyjaciele, każdy działa we własnym interesie i przede wszystkim, że ich historie nie idą w taki szablonowy sposób, tylko tutaj na codziennym porządku będzie się objął brak zaufania, zdrady, nieoczekiwani sojusznicy, czy plan, który szybko w łeb bierze i muszą działać spontanicznie. Kolejna historia, ucieczka, i tutaj mamy dopełnienie tego, co widzieliśmy w legendach, ponieważ Darkseid był tak wkurzony, że jego plan wziął w łeb, że posłał swoją ekipę, aby uwolnili Godfreya, sprowadzili go na Apokolips i tam będzie zemsta. Legion Samobójców chce go powstrzymać i czy im się to uda, to już sami zobaczycie. Ale jest to historia, która jest oczywiście ładowana akcją i fajnie dopełnia tamten wątek, pokazując, że jednak wszystko musi mieć swój początek i koniec, a nie tylko początek. Kolejna historia zatytułowana Uwertura do Wilhelma Hella jest całkiem zaskakująca, ponieważ mamy tutaj przeciwnika działającego prywatnie, publicznie oraz pod kątem swoim superbohaterskim alter ego. Dwie osobowości, które działają się przeciwstawnie, troszkę niejako napędzając się wzajemnie. Publicznie nikt nie wie, o co chodzi, poza Legionem i Amandą Waller. Ich zadaniem jest nie tyle wyeliminowanie tej jednostki, co po prostu uwypuklenie tego, co on robi. Naświetlenie tego publicznie. Historia bardzo fajnym torem zmierza, nieprzewidywalnym i końcówka jest tak pozytywnie zakręcona i skomplikowana, że kiedy się to wyjaśnia, to zaczyna się doceniać, jak ta tytułowa ekipa zaczyna sobą współpracować. Bardzo fajnie mi się to czytało i ta współpraca była bardzo istotna w kontekście kolejnej historii, Lot ognistego ptaka. Tutaj mamy postać Zoi Trigoniny, córki ważnej osobistości w Rosji. Ona wydała propagandową książkę, która niekoniecznie leży tamtejszej władzy i oni chcą się jej pozbyć. Najpierw ją uwięzili, później chcą hen daleko wywieźć, czyli jak to ruskie robią robić.
I tutaj Legion Samobójców ma uratować naszą Zoję i sprowadzić ją do Ameryki, zapewniając azyl. Czyli taka sprawa bardzo w interesie Ameryki o podłożu politycznym. Ciekawostka, do ekipy dołącza Pingwin, który układa cały plan. Bardzo ryzykowny, ponieważ nie wiedzą, na ile uda im się go zrealizować. Plan, który ma zapewnić bezpieczne dostanie się, uwolnienie i powrót do domu. Plan szybko łeb bierze i nasza ekipa musi działać bardzo jako zgrajna ekipa, a także bardzo spontanicznie, ponieważ nic nie idzie ich torem. Historia, no, nieprzewidywalny koniec miała i myślę, że była tak zbierała esencję tej ekipy, że była to moja ulubiona historia w tym albumie. Albumie, który kończy się historią akta osobowe i jest to historia już pozbawiona akcji, ale zwieńczająca nam w formie takich konsekwencji, jak ta cała akcja odbija się na poszczególnych postaciach. Między innymi widzimy zmianę statusu Enchantress, czy konflikt na podłożu Amanda Waller i Rick Flag. Album bardzo mi się podobał. Myślę, że to jest pozycja numer jeden, jeżeli chodzi o polskie wydania z Legionem Samobójców. To właśnie po tym komisie widać esencję tej drużyny, że nie jest to jakiś kolejny odłam superbohaterów, zebranych by działać w imię dobra, ale że jest to ekipa przestępców, którym coś obiecano i za misję, gdzie waha się ich życie, będą mieli to spełnione. Czuć po tych historiach, że jest to grupa niemoralnych osób działających w imię bezprawia i to, jak oni będą postępować, bardzo wpasowane w ich charakter oraz umiejętności. Także od pierwszego momentu widać, że jest to ekipa stroniąca z jakichś zażyłych relacji, przyjaźni, tylko jeżeli coś zawiązują, to bardziej jednostkowe, skierowane do jednej postaci, max dwóch i tyle. Ekipa bardzo konfliktowa, ale też działająca efekciarsko i czyna na pewno skutecznie. Jeżeli chcecie właśnie poczuć tą esencję drużyny, tutaj ją znajdziecie i myślę, że tak samo w Legionie Samobójców Toma Taylora, ale na omówienie tej pozycji przyjdzie jeszcze czas. Komiks, 4 dyszki, twarda biała oprawa, fajny wstępniak, materiały dodatkowe ciekawe, ponieważ rzutujące na kulisy powstawania tego komiksu. Komiksu, który fabularnie myślę, że po tylu latach jak najbardziej się broni. Kreska zestarzała się, ale tylko dlatego, że on daje typową retro. Mi osobiście bardzo pasuje i jeżeli lubicie taki styl rysunków, będziecie w pełni zadowoleni, bo są to fenomenalne prace. Jeżeli ktoś bardziej woli współczesną kreskę, no to niestety nie odnajdziecie się tutaj. Komiks polecam i tyle się ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!